Hej, witam Was wszystkich na kanale Portem TV. Dziś chciałbym Wam pokazać grę imprezową, grę pod tytułem Time's Up Family. Jest to gra, już to druga chyba gra z serii Time's Up, którą wydaje Rebel. Pierwsza była Time's Up, pudełko niebieskie. I tam odgadywaliśmy znane postacie. W Time's Up Family gracze będą mieli troszeczkę łatwiejsze zadanie, bo tutaj będą wyrazy takie proste, typu dzik, zamek i wiele, wiele innych podobnych wyrazów, także taka familijna wersja, troszeczkę łatwiejsza. Gra przeznaczona jest od 4 do 12 osób, także w sporym gronie będziemy mogli sobie w to grę zagrać. O co chodzi w grze? Gracze będą grali 3 rundy, w których będą musieli pokazywać, będą musieli opisywać słowo, no i będą musieli opisać słowo jednym wyrazem. Także zobaczmy zasady gry, zobaczcie jak ta gra wygląda, co tam w środku w tym pudełku mamy małym. No i zaraz wracamy i proszę troszeczkę więcej, czy ta gra jest fajna, czy nie. Zapraszam. Tak prezentuje się zawartość do gry Time's Up Family. Mamy woreczek, 220 kart, na których z każdej karcie znajdziemy dwa słowa, czyli w sumie mamy aż 440 słów. Klepsydrę, notesik, no niestety do pisania nie ma nic w pudełku, więc musimy sobie tutaj coś się wyposażyć. Woreczek odkładamy na później, nie będzie nam potrzebny notesik również. Notesik będzie służył nam tutaj do zapisywania punktów w każdej rundzie. Na początku gry gracze oczywiście muszą wybrać się w drużyny. W zależności od liczby graczy, gracze będą dzielili się na drużyny. W rozgrywce na przykład czteroosobowej dzielą się na dwie drużyny po dwóch graczy, na przykład w dziewięciu po trzy drużyny po trzy gracze. Teraz gracze biorą 30 losowo kart z talii, pozostałe na razie odkładają na bok. Oczywiście, jeżeli chcieliby zagrać w dłuższą partię, mogliby wziąć 40 czy nawet 50 kart. Teraz jeden z graczy rozdaje wszystkim graczom karty. Oczywiście nie wszyscy dostaną po równo. Oraz dodatkowo rozdaje się po dwie karty tutaj z puli ogólnej każdemu graczowi. Teraz gracze wspólnie ustalają, z jakiego koloru wyrazy będą używać. Czy to z niebieskiego, czy z żółtego. I teraz pośród swoich kart na ręku muszą odrzucić dwie karty z gry, które nie będą brały udziału. Mogą to być hasła, które uważają, że są zbyt trudne, albo po prostu nie chcieliby, żeby były w grze. No i tamte karty odrzucamy do pudełka. Z pozostałych tworzymy talię, tasujemy te karty i kładziemy na środek. Teraz po prostu wybieramy osobę, jedną z drużyny, która będzie zaczynała i możemy zacząć rozgrywkę. Na czym polega gra? Gra będzie trwała 3 rundy. I każda runda jest inna, lecz zawsze będziemy korzystali z tych samych kart. W pierwszej rundzie drużyna będzie musiała, jedna osoba z drużyny będzie musiała wytłumaczyć w dowolny sposób, zdaniami, oczywiście nie używając tego wyrazu, który się tutaj znajduje na karcie, i wytłumaczyć to słowo, pozostali gracze z drużyny będą zgadywali. W momencie, kiedy zgadną, biorą tutaj kartę przed sobą i gracz ciągnie kolejną do momentu, aż skończy się czas. No i tak będziemy tutaj przekazywali karty kolejnym drużynom do momentu, aż talia się tutaj wyczerpie. Wtedy gracze będą sumowali punkty, oczywiście wszyscy uczestnicy jednej drużyny będą sumowali punkty i zapisywali tutaj w notesie. Kolejna runda polega na tym, że zbieramy ponownie te karty, tasujemy je i w drugiej rundzie chodzi o to, że trzeba wytłumaczyć hasło jednym słowem, a pozostali gracze z drużyny mają tylko jedną szansę na odpowiedź. Jeżeli odpowiedzą źle, kartę należy odłożyć, jeżeli dobrze, zabieramy ją do siebie. Te karty odrzucone będą ponownie wtasowywane i inne drużyny będą mogły tę kartę odgadywać. W ostatniej rundzie gracze będą musieli pokazywać, czyli pantomima, i oczywiście tutaj jest najśmieszniej, bo tutaj naprawdę jest bardzo ciekawie. No i w momencie, kiedy skończy się trzecia runda, skończy się karty w trzeciej rundzie, wtedy gracze będą, drużyny będą sumowali punkty zdobyte w przeciągu 3 rund, no i drużyna, która zdobyła tych punktów najwięcej, oczywiście wygrywa grę. Witam Was z powrotem, no i przyszedł czas, żeby ocenić grę Time's Up Family.
Times of Family, jak widzicie, jest w takim pudełku. No i to pudełko zapewnie jakiś czas będzie do wyrzucenia, bo ono już mi się tutaj rwie. Jak w poprzedniej wersji, już to pudełko już od otwierania już się wygina, ale mamy woreczek, w tym woreczek możemy sobie spokojnie wszystko włożyć. Karty mamy solidne, one przetrwają te zmagania podczas gry. Na każdej karcie mamy dwa wyrazy. Kart jest w sumie 220, a więc w sumie mamy 440 wyrazów. Bardzo dużo, będzie na długo, długo ta gra. W grze mamy również klepsydrę, no i notesik. Szkoda, że nie ma nic do pisania. Fajnie by było mieć taki oryginalny długopis Time's Up. Cena, myślę, żeby dużo nie podskoczyła do góry, a fajna rzecz, aby cieszyła, ale myślę, że każdy coś do pisania w domu ma. Także wykonanie bardzo fajne, ciekawe, tutaj nie mam nic do zarzucenia. Co do rozgrywki. Gra się w tą grę od 4 do 12 osób. I w każdym wariancie tutaj nie ma znaczenia, w jakim gramy, po prostu jest mniej osób i tyle. Prawda? Tu nie ma znaczenia, w jakim wariancie gramy. Są specjalne zasady dla 5 i 7 graczy. Tam po prostu nie ma takich konkretnych drużyn, tylko będziemy sobie tak po kolei mówili hasła. Też bardzo fajny, przemyślany wariant i też się sprawdza. Graliśmy, było wszystko ok. Gra jest od 8 roku życia i myślę, że spokojnie młodsze osoby też się z tym poradzą, aby po prostu umiały po prostu czytać, prawda? Jeżeli osoba umie czytać i wie, co to za rzecz, to spokojnie sobie z tą grą poradzi. Czas gry jest to 30 minut. Myślę, że w takim czasie się wyrobimy, może troszeczkę dłużej. Grę możemy sobie wydłużyć, prawda? Bo tam w instrukcji jest napisane, że możemy bierzemy 30 kart, ale jeżeli chcemy grać dłużej, może wziąć wtedy 40, 50, czy nawet 60, jeżeli chcemy grać dość długo. Także tu pod względem czasu, to w zależności ile sobie tam kart weźmie. Gra jest naprawdę bardzo ciekawa. W grze, jak widzieliście, mamy 3 rundy. W każdej rundzie wykorzystujemy te same karty i to jest bardzo fajne. I w każdej tej rundzie musimy wykonać inne zadanie. Więc w poprzednich rundach gracze muszą słuchać, co przeciwnicy mówią, bo w pierwszej rundzie mówimy sobie swobodnie, w drugiej mówimy już tylko jeden wyraz, żeby członkowie z drużyny odgadli. Więc tutaj trzeba słuchać, co używają przeciwnicy, bo możemy mieć hasła, które oni mieli w poprzedniej rundzie. No, ostatnia runda jest naprawdę rewelacyjna, dużo śmiechów, tutaj ludzie naprawdę śmieją się, jest pokazywanie, biorą telefony, nagrywają, co ludzie wyprawiają i naprawdę jest rewelacja. Gra naprawdę była przebojem tych świąt, naprawdę codziennie praktycznie graliśmy w Time's Up Family i w tej grze mi się to podoba, że w tą grę zagra każdy. Czy ten właśnie 8-latek i nawet ten, nie wiem, 56-latek, prawda? Że wszyscy, nieważnie od wieku, wszyscy w tą grę zagrają, bo tam wyrazy są naprawdę bardzo proste i sobie każdy z tym poradzi. W poprzedniej wersji tej Time's Up niebieskiej na pudełku, tam zgotowaliśmy postaci. No i były momenty, to recenzje oczywiście możecie sobie zobaczyć na moim kanale, były po prostu postacie, które były trudne do odgadnięcia, trudne do pokazania. Niektórzy w ogóle nie znali tej postaci, no i człowiek nie wiedział, o co chodzi i wiele osób się frustrowało z tamtej grze. A tu mamy bardzo prostą grę, wyrazy, które każdy zna, który nieważnie od wieku i naprawdę jest bardzo fajna zabawa. Szczerze, ja bawiłem się lepiej przy tej wersji niż przy tamtej. Tamta wersja jest dla osób, które chcą sobie postawić poprzeczkę, które mają znajomych, którzy naprawdę są obeznani w postaciach nie tylko polskich, ale i zagranicznych. To wtedy tak, jeżeli chcemy zagrać właśnie z osobami młodszymi, mamy jakąś rodzinę, gdzie są dzieci, właśnie 8, 10, 12-latkowie, no to raczej polecam Time's Up Family. Gra kosztuje w granicach 50 zł, tam troszeczkę ponad i myślę, że to za taką cenę jest cena adekwatna za to, co stoimy w pudełku, a zabawy naprawdę jest sporo przy tej grze. Dla mnie gra dostaje 4 z plusikiem na 5. Naprawdę bardzo fajna gra imprezowa. U mnie na pewno w kolekcji zostanie na bardzo, bardzo długo.